wszystkim, tym razem bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam na imię Zuja, a wy zameldowaliście na kanał Zu. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Zapraszam was też na mojego Instagrama, gdzie jestem na co dzień aktywna i możecie mieć po prostu ze mną większy kontakt. A dzisiaj mam dla was vloga, jak już pewnie zauważyliście. Ale nie jest to byle jaki vlog, ponieważ dzisiaj jest 2 września, czyli pierwszy prawdziwy dzień szkoły. Uznałam, że może być ciekawe nagranie pierwszych 3 dni szkoły, czyli do końca tego tygodnia, środa, czwartek, piątek. Wczoraj dostałam plan i powiem wam, że no, mógł być gorszy, wiadomo, aczkolwiek nie jest on jakiś cudowny. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to mamy dzisiaj tak luźny dzień i to jest jedyny dzień, który jest tak luźny i jedyny dzień, który ma mniej niż 7 lekcji. Słuchajcie, mam dzisiaj 5 lekcji i idę do szkoły na 10. Więc no, mega fajnie mi się złożyło, że akurat dzień po rozpoczęciu, pierwszy dzień szkoły mam taki luz. 2 angielskie, a angielskie uwielbiam, jeśli będę miała też test poziomujący, więc to trochę słabiej, ale zobaczymy jak mi pójdzie. Mam plastykę. Plastykę już tak za bardzo nie lubię, ale to też zależy od nauczyciela, bo po prostu ja nie mam talentu artystycznego i nauczyciele, których miałam wcześniej do plastyki, nie rozumieli, że jest coś takiego jak nieposiadanie talentu artystycznego, w sensie plastycznego. Potem mam WF, który przeżyje, aczkolwiek też nie jest jakimś moim ulubionym przedmiotem. I wychowawcza, więc mega luźno. Dobra, pokażę wam jeszcze mój szybciutko outfit. Koszulka z New Yorkera, katana na schyła z Bershki i dzwony. W sensie takie szerokie spodnie z Zary, skarpetki z Many Morning. Słuchajcie, sezon na długie skarpetki ogłaszam otwartym i tak mam teraz takie fajne, jak zwykle najlepsza rzecz outfitu. Lecę! Jest 15:10, ja wróciłam ze szkoły jakieś 10 minut temu. Ogólnie nie było na lekcjach nic ciekawego. Angielski mieliśmy test poziomujący. Wydaje mi się, że poszedł mi dobrze, wydaje mi się, że był w miarę łatwy. Albo mi się wydaje, że był łatwy, a tak naprawdę był hiper trudny i wszystko zrobiłam źle. Więc albo mi pójdzie świetnie, albo beznadziejnie. Od tego zależy, czy będę w lepszej grupie, czy w gorszej. No, powiem szczerze, że bardzo bym chciała być w tej lepszej. I mam jednak nadzieję, że tutaj też trafię, ale zobaczymy. Mówiłam wam rano, jakie miałam przedmioty, więc to i tak były bardzo nudne przedmioty, a na wszystkich i tak robiliśmy omawianie PZO przedmiotowych zasad oceniania. Jutro za to będzie ciekawy dzień. Ciekawy dzień i trudny dzień, bo mam trudne przedmioty i mam swoje oba rozszerzenia, czyli biologię i chemię. Trochę się boję, bo przed chwilą pisałam z dziewczyną, która miała chemię w pierwszej klasie z tym panem, którym ja będę miała chemię rozszerzoną i no ogólnie chemię. Zapytałam się jej, czy mieli jakąś diagnozę na początek, czy cokolwiek takiego, wiecie, sprawdzającego umiejętności. I powiedziała mi, że mieli właśnie taki a la quiz, żeby zobaczył ten pan, co oni pamiętali z podstawówki. I powiem wam, że ja nie pamiętam z podstawówki nic, także no ja byłam w tej klasie zerowej. Więc ja przez rok nie miałam chemii, nie miałam żadnego do czynienia z chemią. W 8 klasie też miałam beznadziejnego nauczyciela chemii, który mnie prawie nic nie nauczył, więc miałam 2 lata przerwy od chemii, tak w sumie można powiedzieć. Będę dzisiaj sobie coś powtarzać, przejdę przez moje zeszyty stare z chemii, które na szczęście zostawiłam. Popatrzę może na internecie coś. No i będę patrzeć. Ogólnie już jestem zmęczona, tak wiecie, fizycznie i psychicznie po prostu po 5 lekcjach. Dopiero jutro mam 8. To jest po prostu jakaś masakra. No, ale muszę sobie jakoś dać radę. Teraz to jest taka rzeczywistość, także... Ja się właśnie zaczynam pakować i w ogóle jutro mam 8 lekcji, widzę jak dużo rzeczy muszę zabrać, ale to tak jednorazowo, bo ogólnie przynoszę sobie teraz wszystkie podręczniki do szkoły i będę po prostu zostawiać większość rzeczy w szafce. Nie chcę jakby też vlogować po prostu, wiecie, każdej sekundy tych dni, bo wtedy film byłby po prostu na maksa długi. W każdym razie, a propos chemii, zrobiłam sobie notatki z atomów i pierwiastków.
bo to jest taka podstawa, podstaw chemii i nie wszystkie rzeczy pamiętałam, też żeby nie było, pamiętałam niektóre. Niektóre. Myślę, że jak będzie ten quiz, to może się pojawić jakieś pytanie właśnie z takich z takiej teoretycznej podstawy bardzo. No i tak mam nadzieję, że tego testu nie będzie, albo że będzie na przykład za tydzień na następnej chemii, bo następną chemię mam chyba we wtorek. Jutro mam na 8, więc muszę wstać o 5:50, wstaję 10 minut przed 6. Odezwę się do was jutro. Ja lecę się pakować, ogarniać i lecę spać. No, zobaczenie jutro. Dzień dobry, moi drodzy, witam was kolejnego dnia. Jest godzina 6:53 i ja zaraz będę wychodzić. Dobra, bo serio nie chce mi się trzymać tej kamery. Jeżeli chodzi o dzisiejsze lekcje, to jak już mówiłam wam wczoraj, mam 8 lekcji, także no, sporo, od 8 do 15:10. I mam biologię, potem mam okienko, bo jest religia, a na religii nie chodzę. Matematyka, angielski, geografia, polski, francuski i chemia. Przeraża mnie ta chemia, ona jest na ostatniej lekcji. Jeżeli chodzi o mój outfit, to mam dzisiaj spodnie z Zary, takie o. Koszulka jest z Shein i skarpetki są z Medicino. Wróciłam do domu jakieś pół godziny temu, jestem na maksa zmęczona, ale zaraz lecę się spotkać z koleżanką, więc... Ale miałam tak naprawdę 6 lekcji, ale przez 2 byłam w szkole. Ogólnie u nas w szkole jest coś takiego, że w Librusie wpisują, jak nauczyciel jest nieobecny i po jakimś czasie wpisują też, czy jest lekcja odwołana, czy jest zastępstwo i tak dalej. Ale przez te pierwsze dni szkoły jest po prostu taka tablica, na której dzień wcześniej wywieszają te informacje. No ale jakby nie pomyślałam o tym, że tam coś będzie teraz, w tym momencie, jakby w pierwszych dniach. Jakoś w ogóle o tym nie pamiętałam i było faktycznie w Librusie napisane nieobecność nauczyciela, ale jako, że jeszcze nie znam, kto jest od czego, znam pojedyncze nazwiska nauczycieli, no to nie wiedziałam, że to jest mój nauczyciel, bo czasami po prostu dają nam nieobecność jakiegoś randomowego nauczyciela, który nas nawet nie uczy. No, okazało się, że jest to moja pani z biologii, którą miałam pierwszą, więc nie miałam biologii, była odwołana. I następna lekcja to była religia. Na religię nie chodzę, więc miałam 2 godziny przerwy na samym początku, czyli mogłam przyjść na 10 do szkoły. W chemii nie było tego czegoś, ma być we wtorek, zapowiedział to, mają być 4 obszerne pytania, więc jestem ciekawa, jakie to będą pytania. Mi się coś pomyliło, chodziło o to, że będziemy mieć 25 zamkniętych pytań i będą 4 odpowiedzi, także... Tylko z tą matematyką troszkę zaczęliśmy temat, a tak to żadnej lekcji nie mieliśmy takiej konkretnej, z angielskiego też coś tam zrobiliśmy, ale no. Z angielskiego też jestem w tej lepszej grupie, ten test poziomujący poszedł mi nawet dobrze. Nie wiem, czy wam mówiłam, wczoraj miałam test poziomujący, chyba wam mówiłam. I mam 85 na 100. Także spoko, jestem właśnie w tej lepszej grupie. Muszę właśnie, by the way, dzisiaj sobie zamówić podręcznik, bo jako, że już wiemy, jaki mamy poziom, to możemy sobie już zamawiać podręcznik, bo pani nam podała. Kolejnego dnia. Dzisiaj jest ostatni dzień pierwszego tygodnia szkoły, jest piątek. I ja, słuchajcie, biologię i historię, pierwsze moje lekcje miałam odwołane. Zaraz wychodzę i lecę na 2 polskie, 2 francuskie, matematykę i biologię nauczaną dwujęzycznie. Także tak, do 15:10 znowu. Dobrze, że te pierwsze 2 lekcje były odwołane, bo inaczej miałabym od 8 do 15:10, co jest ciężkie. Jest 8:48, ja mam tramwaj chyba na 9:06, tak, chyba tak. I przed chcę zajść do Żabki, żeby sobie kupić wafelki kukurydziane, żeby mieć co przegryzać w szkole. Jeszcze pokażę wam szybko mój outfitik, bluzka z Bershki, spodnie z Pull&Bear'u, skarpetki, nie wiem z czego, nie pamiętam. Na to zakładam jeszcze jakąś zwykłą bluzę, bo na dworze jest chyba zimno. I tak, tyle. Idę właśnie do szkoły. I ogólnie powiem wam, że jestem tak wkurzona. Jestem strasznie zmęczona, bo ogólnie stałam sobie na przystanku i patrzę na przystanek, bo jakby widać na przystanku tramwajowym, na którym ja stoję, widać przystanek, który jest jakby wcześniej.
tak. No i patrzę i przez 5 minut autobus z tego przystanku się nie rusza. No i ogólnie ja mam tak, że mogę jeszcze jechać autobusem do szkoły, ale muszę przejść na inny przystanek. No i zobaczyłam, o której jest autobus i był chyba 5 minut, więc zaczęłam biec na niego i biegłam na niego całą drogę, żeby zdążyć. Zdążyłam na ten autobus, nie mam pojęcia, czy faktycznie się zepsuły te tramwaje, czy nie, ale no przynajmniej dotarłam i jakby nie ryzykowałam, że tak powiem. Bez sensu, jakby jedna z pierwszych lekcji bym się spóźniła, no to trochę słabo. Dzień dobry, ja już wróciłam ze szkoły. Siedzimy sobie tutaj z moim pieskiem, kochaniem. Tak siedzimy sobie. Tak. No to mój kurwa. Powiem wam, że jestem na maksa zmęczona, po prostu nie wiem, jak będzie w przyszłym tygodniu, jak sobie dam radę jeszcze. No ale się przyzwyczajam do po prostu chodzenia do szkoły i tak dalej. No jednak po prostu wracam do tego domu i jestem na maksa zmęczona. No dzisiaj już prawie wszystkie lekcje były normalne, że tak powiem, już normalna nauka. Tylko na ostatniej lekcji, czyli na biologii nauczonej dwujęzycznie, pani nam po prostu pokazywała, jak będzie wyglądać przykładowa lekcja, pokazywała nam jakieś tam prezentacje. Nie wiem, czy ja wam to powiedziałam, ale ja mam właśnie jedną godzinę tygodniowo biologii po francusku. Geografię, historię też mam po francusku, ale jako, że biologię rozszerzam, to mam po prostu dwie biologie normalnie po polsku, jedną po francusku. A geografię i historię, jako że mam podstawę samą, to mam po francusku wtedy, kiedy nauczyciel tak powie. To trochę skomplikowane, ale to nieważne. Także będę kończyć. Jeżeli film wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o palce w górze, subskrypcji mojego kanału, napiszcie mi w komentarzu, jak wam minął pierwszy tydzień szkoły i jakie są wasze odczucia. No i do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa.